Akcja Nie bądźmy obojętni chyba jest znana wszystkim mieszkańcom naszego regionu, ale również Polski. Ma polegać ona przede wszystkim na tym, aby nie być obojętnym na osoby, które potrzebują pomocy w tych bardzo chłodnych, a nawet mroźnych dniach oraz nocach. Dzisiaj wraz z kamerą pomagamy i towarzyszymy policjantom, studentom oraz grupie ratowniczej Nadzieja w ich działaniach. Nie bądźmy obojętni. Policjanci rozpoczynają swoje działania już jesienią, wtedy kiedy te temperatury spadają. Kiedy spadają poniżej zera, te nasze działania są zintensyfikowane. Codziennie odwiedzamy pustostany, codziennie sprawdzamy miejsca gromadzenia się osób bezdomnych. Przekazujemy takim osobom informacje, gdzie mogą znaleźć pomoc, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek. Jeżeli widzimy i wiemy, że taka osoba bezdomna gdzieś w naszym otoczeniu się znajduje, zaproponujmy takiej osobie pomoc. Zwracajmy również uwagę na osoby, które być może gdzieś leżą na chodniku, śpią na przystankach. Takie osoby są narażone na wychłodzenie organizmu. Powiadamiajmy policję, straż miejską i reagujmy za każdym razem, aby takiej osobie no, nie stała się krzywda. Chodzimy do kolejnego pustostanu, tylko uważajcie, bo są deski wyłamane. Mamy kolejne legowisko. Całe szczęście nikogo tu nie ma. Właśnie takie miejsca odwiedzamy codziennie, sprawdzamy, czy są osoby bezdomne i oczywiście też informujemy o instytucjach pomocowych, w jakim instytucji mogą uzyskać pomoc. A jeśli jest taka potrzeba, to oczywiście przewozimy do noclegowni i ogrzewalni. Kolejny już rok Grupa Ratownicza Nadzieja postanowiła włączyć się w akcję Nie bądźmy obojętni. Przeszukujemy pustostany na terenie naszego miasta, gdzie pouczamy bądź też udzielamy pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia bądź też zdrowia. Co tydzień uczestniczymy w takich akcjach, wymieniamy się z koleżankami z pielęgniarstwa. W ramach naszej działalności informujemy osoby napotkane bezdomne o możliwości, gdzie mogą znaleźć pomoc i rozdajemy broszury informacyjne właśnie z numerami do noclegowni. Pan jest bezdomnym? 11 lat. Długo pan tutaj w tym miejscu mieszka? Praktycznie od początku, cały czas. Jak można próbować egzystować właśnie w takich warunkach? Z czego bierze pan fundusze na życie codzienne? Coś mi jest. Złom wyciągam czy coś takie. No, dużo ludzie pomagają. Tak o
po prostu znają mnie. Tutaj z okolicy? Tak. Czy ktoś do pana jeszcze zagląda, pomaga tu panu? Dzielnicowy, no, zagląda tak i... No i tak o, nieraz, tak o, policja zajedzie, sprawdza. Po prostu, czy nie zamarzłem. Pan jeszcze tam nie zaglądał, nie? Bo tam jest normalna sypialnia. Kołder mam HZ3. A możemy tam przejść? Proszę. Może być ciemno. Ale. Troszkę ciasno. A no rzeczywiście. Tutaj mam termometr. No teraz trochę tak się wietrzyło, ale nie wiem, czy pan będzie widział. A to zaraz doświecimy. O, jest na termometrze. No teraz tak się dużo przewiewu jest, ale no to tak 11 stopni. 10, no teraz. Ale tak to mi aż pod 20 podchodzi. Czyli tutaj ogólnie jest ciepło. Tam mi szkoda tych kanap, tego, bo to wszystko się wybrudziło, tam wilgoć. Czym się tutaj pan dogrzewa, widzę? Tylko tym. Niczym więcej. A z zawodu, co pan potrafi robić, że tak powiem, w życiu? Może by się udało pomóc panu znaleźć jakąś pracę? Wie pan, co ja sam nie wiem. Ogólnie jestem ślusarzem. To może usiądźmy na chwilkę, jeżeli pan pozwoli. Co się tak naprawdę stało, że stał się pan osobą bezdomną? Ja wiem. Sam chyba sobie trochę zawiniłem. Nie wiem, to taki układ losu jakiś. Zły. Czy przy takich naprawdę bardzo dużych mrozach korzystał pan z noclegowni? Nie. Nie. Jaki jest pana plan dnia zimą? No to jak rano wstanę, to wiadomo, no tam kubeczek kawy czy dwa. Zazwyczaj. No i tak łażyć, będę się po osiedlu. Bo ludzie mnie wołają na przykład, no ktoś tam coś tam chce, czy jakieś meble wnieść, czy znieść, czy to, czy tamto. Tutaj sąsiad obok ma taki magazyn, to taki komis. Nie wiem, to komis, jak to nazwać, komis. I co tam te pralki, on tak jest stare, używane. To jemu tam pomagam poprzerzucać, czy coś. A tak, no, to ze śmietnika właśnie coś wyciągnę. I ten. No i tak moje dni to takie improwizowane. W lato znowu już to na rower i cały dzień na rowerze. Jakby mnie do sklepu wpuszczali, to i do sklepu bym wjeżdżał. Ma pan jakieś problemy z tego tytułu, że jest pan osobą bezdomną i że mieszka pan tutaj, gdzie mieszka? Nie. Nie mam. A jakie ma pan największe marzenie? No jak naprawdę wtedy prezydent dał jakiś ten socjal, to on był szczęśliwy. Nie marzy pan w tym momencie o jakimś mieszkaniu, ale o jakichś funduszach? Czy o funduszach marzy, czy nie? Nie, ja sobie, panu powiem, nie pracuję, bo ja nie chcę pracować, nie szukam w ogóle pracy. Bo z pracy przyjść to trzeba. Wiadomo, jakoś się tam ogarnąć, umyć, to tamto. A jak mnie cały dzień tu nie ma, muszę tutaj też doglądać, bo też nie mogę tak bezmyślnie gaz, żeby się palił, bo jeszcze się coś może podpalić. I tak dalej. Wodę trzeba sobie przynieść. Problemem jest nad upranie skarpetek. No i czy tam jakieś detali takich. No. Muszę tak chodzić, prosić kogoś, żeby takie większe ubrania mi ktoś oprał. Dlatego nie szukam pracy. Bo ciężko byłoby stracić to, co ma się do tej pory. Dokładnie. Dokładnie. I jakby to powiedzieć. No, jakby miał jakąś chałupę, to od razu się zmienia tak myślenia. Jest gdzie mieszkać, można iść do pracy. Nie martwi się pan, że dom... że trzeba baniak brać i gdzieś lecieć do kogoś po wodę. A to też jak człowiek przyjdzie z pracy, to jest jakoś tam zmęczony i tak dalej, nie? No. I tak to wygląda.
Czy udawał się pan do jakichś instytucji publicznych typu MOPS czy innych o pomoc? Byłem tam, bo pan Cały mnie tam zaciągnął, że tak powiem. Ale tak sam z siebie to nie chodzę nigdzie. Bo jeszcze tak jak przyszli tutaj ci urzędnicy, że te garaże rozbierać. No i byłem tam w tym MOPS-ie, bo no pędzielnicowy, no to na jego takie, jakby to powiedzieć, prośbę. I mówię, pani mi tylko chce obiecywać, robić nadzieję, czy coś załatwił. No i tam jakieś tam podania, coś pisałem do prezydenta. No ale to żadnego skutku tam. Chociaż nie wiem, bo w sumie na jaki oni mają adres tu odpisać. Czy ja dobrze zrozumiałem, że jest ryzyko, że te garaże będą rozbierane i straci pan dom? Na to wygląda. Ja to powiedziałem, że nie ruszam się stąd. Ze mną zabierają, lina dołba. Mówię, będę chciał w jakiś sposób to rozebrać. Nie, ze starej na szwendaczki już jestem. Kiedy mieliby rozbierać te garaże? Skąd pan ma takie informacje? No co roku przychodzę przez, nie wiem czy pan pamięta, ile było tych garaży, a ile ich już zostało. No, tak to wygląda właśnie. Proszę Pani, ja się nazywam Piotr Godowski i mam takie pytanie. Gdzie znajdę kogoś, kto jest odpowiedzialny za osoby bezdomne w Łomży? Proszę Pana, no pod nas to podlega. Wiem. Czyli ta Pani, która akurat to jest... No, w drugim momencie jest tutaj Pan Dyrektor, teraz... Tak? Nie wiem, czy taka osoba jest panu w ogóle znana. To znaczy, mnie osobiście nie, ale bym musiał z tego, co mnie tutaj już pani sekretarka powiedziałem, to pracownikowi socjalnemu jest znana. Tak, ten pan jest nam znany. Już wcześniej mieliśmy sygnał, że przebywa w garażu. Pracownik socjalny udał się pod wskazany adres i faktycznie stwierdził. Jednak ten klient nie wyraża chęci i ochoty skorzystania z zasobów i świadczeń pomocy społecznej. Uważa, że w miarę możliwości radzi sobie sam i na swoje utrzymanie ma. Jednak w każdej chwili, kiedy zmieni chęć i wyrazi opcję uzyskania pomocy społecznej, taka pomoc mu zostanie udzielona. Może to być pomoc finansowa w postaci zasiłku celowego, okresowego, ewentualnie posiłków w klubie seniora. W każdej chwili również może zgłosić się do noclegowni, gdzie zostanie przyjęty, a MOPS wyda stosowną decyzję na pobyt w noclegowni. Czy pan Piotr ma szansę nadal na otrzymanie mieszkania socjalnego? Pan Piotr w 2002 roku złożył podanie o przydział lokalu socjalnego. Niestety adres do kontaktu, który wtedy zostawił, nie jest aktualny. Nie możemy z tym panem się skontaktować w żaden sposób. Dlatego jest taka prośba, że jeżeli mógłby przynajmniej co jakiś czas zostawić do siebie aktualne namiary, wtedy w przypadku, gdyby była możliwość pomocy w kwestiach lokalowych dla tego pana, Wydział Spraw Lokalowych znajdujący się na Polnej mógłby z nim się skontaktować i w jakiś sposób na pewno pomóc. Życie pisze różne scenariusze, jednak najważniejsze jest to, jak one się kończą. My otrzymaliśmy zapewnienie od pana Piotra, że pojedzie z nami do instytucji socjalnych, aby dopełnić wszystkich formalności, aby uzyskać pomoc. W sprawie będziemy cały czas się przyglądać.
Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Witamy ponownie. Można na moment? O, tak jak się umawialiśmy, tak też przyjechaliśmy od razu. Prawdziwa historia pana Piotra zaczęła nabierać tempa. Po kilku dniach od realizacji ostatniego materiału bohater naszego reportażu zdecydował, że chce zmienić swoje życie. I zaczęliśmy działać. Otwieraj te drzwi, a teraz w prawo. Teraz z prawej strony pan napisze, że adres i numer telefonu. Jeszcze raz, na wszelki wypadek, żeby to było. Teraz z prawej strony. Ile mniej więcej teraz w Łomży czeka się na lokal socjalny? Więc zgodnie z listą, która obowiązuje do realizacji, mamy w tej chwili 96 osób oczekujących na lokal socjalny. Z tego 60 osób jest po wyrokach sądowych z uprawnieniem do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego i 36 osób bezdomnych. Średni okres oczekiwania około 10 lat, natomiast w wypadku pana czyli w tej sprawie, której się spotkaliśmy tutaj, ten okres nie będzie aż tak długi, tylko będzie dużo skrócony, ponieważ potraktujemy to jako sprawę szczególną. Okazało się, że pomoc była cały czas na wyciągnięcie ręki. Po wielu latach mieszkania w garażu pan Piotr pojawił się w referacie do spraw lokalowych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży, by tu dopełnić formalności i starać się o przydział mieszkania socjalnego. Kolejnym krokiem było przyjęcie pomocy z łomżyńskiego MOPS-u. Zobowiązuję się do... Teraz wypełnimy wniosek. I do zobaczenia. Niezbędna była również wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży, by zarejestrować się jako bezrobotny i stać się posiadaczem ubezpieczenia zdrowotnego.
tutaj dzisiejsza data, nazwisko, imię, adres. Tutaj, gdzie adres, to bez zameldowania. Dobrze? I tutaj bez zameldowania piszę. Tutaj dzisiejsza data. Proszę bardzo. Na chwilę obecną wszystkie procedury zostały uruchomione. To tak naprawdę początek nowej drogi. Teraz pozostaje tylko czekać. To my, panie Piotrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy na chwilę odwiedzić? No proszę. Witam. Witam, witam. No i w ładnych progach. Udało się. Tak. Chwilę możemy porozmawiać przy okazji tej? Nie ma problemu. Zapraszam do pokoju. Proszę prowadzić. Trochę to zajęło, ale ładnie się pan urządził. Zawsze mnie fascynowała ta... Zawsze. Przy pierwszym spotkaniu fascynowała mnie ta... głowa. Co to w ogóle jest? Sam nie wiem. Nie wiem, jakiś fantom. Fantom służący do czego? Do nauki strzyżenia. Golenia też nawet. Jest się na czym uczyć. Jak pan się odnalazł już teraz w nowej sytuacji, w swoim własnym M? Na razie jest mi troszkę tak dziwnie i trochę ciężko. To znaczy się pod względem takim spania, bo jest mi za ciepło. No właśnie, ciepło, bo można zobaczyć piec, który jest gorący. Dawno go pan rozpalił? Rano, nie wiem, z 2-3 godziny temu. Więcej, gdzieś o 10. Długo trzyma? Do jutra do 10 powinien być gorący. Piękne ma pan widoki. To taka rekompensata chyba za wszystkie lata. No, chyba tak. Bo widok jest naprawdę byczy. Mieszkanie piękne, a sentyment do garażu został? Wydaje mi się, że chyba tak. Jednak to prawie 12 lat przemieszkałem tam. To jakiś sentyment? No, na pewno. Ale ciężko było się z niego wyprowadzić? W sensie fizycznym może ciężko, bo ciężko przewieźć te różne tam rzeczy. Ale tak oto nie, chyba. Bo tak jak się rozglądamy po pokoju, po jednym, po drugim, to chyba większość rzeczy udało się stamtąd zabrać tutaj. Tak. Tak, tam już kanapa, tylko zostały dwie kanapy. I to by było na... No i takie drobiazgi, jeszcze takie drobiazgi, naprawdę. Jak to powiedzieć? Nie takie pilne, o. Że to sobie pomalutku tam przenoszę jakoś. Na zegarku, które widzimy, czas już nie stoi, tylko płynie. A jakie plany na... Może nie wybiegajmy daleko na następne tygodnie, ma pan? Nie wiem, myślę jakiejś pracy poszukać lub, no nie wiem, no na razie trochę opieka społeczna pomaga, ale to też wszystko tylko do czasu jakiegoś tam określonego. No, nie wiem, jakoś jeszcze się tutaj bardziej, nie wiem, umościć, nie? Proszę mi powiedzieć, bo pan zawsze był taką dość twardą osobą i starał się pan być samowystarczalny. Więc jak tylko będzie możliwość, to chce pan dość mocno sam stanąć na nogi, tak? Tak. No, na pewno. Cieszy się pan, że to tak szybko?
cieszę się i szokuje mnie to trochę normalnie. No, jak to powiedzieć? Nie wiem po prostu, co mam mówić. Klucze już są, a co poza kluczami i tym własnym M w tak krótkim czasie udało się panu również załatwić? Zameldowałem się tutaj i zarejestrowałem w Urzędzie Pracy. Byłem też w tym, w opiece społecznej. Opieka społeczna no, dofinansowała mnie. Dofinansuje, no bo jeszcze nie ten. No, na odzież, pieniądze jakieś tam tako, żeby mieć co jeść. No, jakieś obiady w klubie seniora. I, no, no i czekam na założenie licznika prądu. Lada dzień powinno to nastąpić, bo rzeczywiście wszystko jest przygotowane do tego, żeby i prąd mógł płynąć, a to i chyba będzie wygoda duża. Tak, tak. Czy są jeszcze jakieś rzeczy materialne, które pozwoliłyby panu szybciej stanąć na nogi, których by pan potrzebował? Nie, potrzebowałbym tylko, nie wiem, szafek do kuchni, nic więcej. Jak pan może porównać garaż do tego mieszkania? No, różnica jest kolosalna, nie? Tam się budziłem, no to co? Jak w pudełku zamknięty. A tutaj, no, tutaj wstaję, mam piękny widok. Dziękuję przede wszystkim. No, nie wiem. A przyzwyczajenie do zamykania drzwi na kłódkę zostało? Czy już się pan przyzwyczaił do zamka i drzwi, prawdziwych, normalnych drzwi? No już przyzwyczaiłem się, zdążyłem przez te kilka dni się przyzwyczaić, że normalnie kluczykiem się zamyka, nie trzeba kłódy wieszać. Z tego co wiemy, to klucze odebrał pan około godziny 13 i tego samego dnia już zdążył pan się przeprowadzić tutaj do mieszkania. Jak to stało się, że było to tak szybko? Po prostu biegłem się do ratusza, zameldowałem się i sobie takie co lżejsze wszystko zacząłem sobie przenosić. No, zrobiłem chyba ze 4 kursy i pomogli mi takie ciężejsze rzeczy ludzie z grupy tej Nadzieja, tak? No i jakoś się udało przenieść. Tyle, żeby można było się przespać i no, czymś w piecu napalić i ten. Jak wrażenia na pierwszy poranek, po pierwszym przebudzeniu się? O czym pan pomyślał? Byłem w szoku takim sobie letkim, bo fajnie tak się obudzić i o, okno, widno, a nie w ciemnościach. Trzeba świeczkę sobie zapalić, gazem nagrzać, żeby było trochę cieplej. No i a tutaj po prostu no, obudziłem się, widno. Widok jest naprawdę bardzo ładny z okiem. I co więcej. Teraz będzie tylko lepiej? Myślę, że chyba tak. Przez tą całą sytuację stał się pan silniejszą osobą? Myślę, że chyba tak. Bardziej pewnym siebie niż dotychczas.